Serwus, z tej strony Malinowy Nos. W tym odcinku pokażę Wam fajny przepis na wino agrestowe. I jak widzicie, mam tutaj już przygotowane owoce agrestu czerwonego. Jest to około 4-5 kg tych owoców. Dzisiaj zbierane w ogródku, także świeżo zrywane. Już przygotowane przeze mnie, umyte. I owoce mam już przygotowane do nastawienia winka. Ja się nie pozbywam szypułek z owoców, także jeżeli ktoś ma ochotę, to proszę bardzo. Jak widzicie, mam tutaj przygotowany słój wielofunkcyjny, szklany, do którego będę, w którym będziemy to winko nastawiać. Po odpowiednim rozdrobnieniu owoców. Owoce teraz dobrze rozdrobnić. Ten agres czerwony, on jest bardzo dojrzały teraz i on jest mięciutki, soczysty. Raczej nie będzie większego problemu, żeby ładnie przefermentował. Ale warto te owoce troszkę ugnieć w dowolny sposób. Czy to rękami ugniatając, czy jakimś tuczkiem. Tak jak w moim przypadku, zwykły tuczek do ziemniaków zrobi robotę. Nie radziłbym jakiś miksować, blendować, bo robić pulpy z owoców nie jest fajnie, bo później ciężko wyklarować, ciężko później przefiltrować dane wino. Chodzi o to tylko, żeby te owoce zgnieść. Żeby łatwo je było przefermentować, delikatnie tylko zgnieść. Dlatego tuczkiem będę je zgniatał i wylądują, ta pulpa agrestowa wyląduje tutaj w pojemniku, który mam przygotowany i będę mówił co dalej. A tu obok widzicie świeżo nastawianą przeze mnie ratafię, czyli nalewkę wieloowocową. Robioną w tym wypadku, w moim przypadku, z czterech owoców. Z porzeczki czarnej, czerwonej, agrestu tego czerwonego też i przepysznych wisienek, takich kwaśnych dość. Wszystkie owoce oczywiście domowe, świeżo zrywane prosto z ogródka, także nalewka się robi, owoce się macerują w mocnym alkoholu. O tym też jest filmik na kanale poprzedni, jak ktoś nie widział, to zapraszam. A teraz bierzemy się za ten agrest. Yeah.
I owoce mam już rozgniecione i do tego teraz trzeba dodać trochę wody z cukrem. Także na początek dodam kilogram cukru, który rozpuszczę w 3 litrach wody. A później będę dodawał kolejny cukier, jak już ten przefermentuje, ten cukier i ten z owoców. No i normalnie jak robicie wino i chcecie, żeby wam wyszło, żeby nic się złego nie zadziało, to dodajecie pożywkę i drożdże winiarskie, odpowiednio takie, które macie przygotowane. Czy to z matki drożdżowej pasywne, czy aktywne, suche, czy płynne. Także trzeba by dodać drożdże. Ja dodam tylko pożywkę winiarską Activit, a drożdży nie będę dodawał. Pozwolę pracować drożdżom dzikim, które są na owocach. Dlatego delikatnie te owoce myłem, żeby ich za bardzo się nie pozbyć. Jest to ryzykowne, bo nigdy nie wiemy, co nam wyjdzie, a co nie, czy nam wyjdzie, czy nie. Także jeżeli robicie swoje pierwsze nastawy, pierwsze winka, to najlepiej dodać drożdże i pożywkę winiarską. Kiedyś jak ja jeszcze wina nie robiłem, tylko robił je mój dziadek Antoś, to on nie dodawał w ogóle drożdży, nie wiedział co to drożdże. I robił właśnie z tego samego agrestu i z porzeczek naszych, które były na działce. Robił właśnie przepyszne winko, tylko ja nie pamiętam, jeszcze wtedy się nie interesowałem tym za bardzo. Tylko zawsze gdzieś tam na koniec jeszcze spirytusu dolewał do wina, bo było za słabe. Zobaczymy, jak będzie w moim przypadku. Czy drożdże dzikie na tyle ładnie zjedzą cukier, że nie trzeba będzie tego robić? Myślę, że nie będzie trzeba, no ale jak będzie, to się okaże, bo tego nigdy nie wiemy. Dlatego jak chcecie mieć pewność, to dodajcie drożdże i pożywkę, wtedy wszystko na pewno będzie ok. Ale ja tu jeszcze zrobię mały eksperyment i nastawię to wino bez drożdży. Takie wino można nastawić czysto agrestowe, a można też oczywiście dodać inne owoce, które macie w danym okresie. Czy to będą te porzeczki czarne, czerwone, białe, czy wiśnie, które dojrzewają w podobnym czasie. Także porzeczkowo agrestowe wino też jest przepyszne. Także już według uznania, jaki macie owoc, jaką macie wizję na to wino. To ja przygotowuję syrop cukrowy z kilograma cukru, 3 litrów wody. Wszystko już mamy w soju, na razie tak to wygląda, mało apetycznie, ale zapewniam was, że będzie bardzo fajne winko. Co do proporcji ilości wina, to myślę, że z około 5 kg owoców można zrobić około 10 litrów wina, nie więcej. Ogólnie zasada jest taka, że im więcej owoców, tym lepiej, także lepiej zrobić tego wina troszkę mniej, a ewentualnie zawsze go można delikatnie rozcieńczyć później. I na razie pozostaje mi cierpliwie czekać. Przy nastawach na dzikich drożdżach trzeba kontrolować jutro, pojutrze maksymalnie, jeżeli by fermentacja nie ruszyła, konieczne będzie dodanie drożdży winnych. Także będę obserwował, zobaczycie za chwilę, jak to wygląda dzień później, 2 dni później i będziemy reagować odpowiednio do tego, co się dzieje. Także na chwilę obecną to tyle, cierpliwie czekamy. I tak się prezentuje nasz nastawik po nocy, owoce uniosły się lekko do góry, ale jak na razie no powoli jakieś bąbelki zaczynają się tworzyć, więc najprawdopodobniej do jutra fermentacja ładnie ruszy, ale jeszcze nie wiem, czy na pewno. Także na razie sytuacja jeszcze nie jest pewna.
do końca. To się okaże. Zobaczmy. Co tu się dzieje? Trzeba to wymieszać oczywiście. Żeby te owoce znowu były wymieszane z płynem. I do jutra poczekam. Jutro ostatecznie zdecyduję, czy dodać drożdże, czy nie. Na razie jeszcze nie wiem do końca, czy fermentacja ruszy, czy nie. Coś się zaczyna dziać, ale bardzo powoli. Także mieszam i czekam do jutra. I zobaczcie, tak się prezentuje nastaw po 2 dniach. Coś tam delikatnie zaczyna się dziać, ale troszkę za delikatnie. Minimalnie gdzieś tam widać w rurce tutaj tej do. Gdzieś tam jakiś bąbelek pójdzie co jakiś czas. O. Ale to troszkę za spokojnie pracuje, także boję się, żeby się to nie zepsuło. Także będę dzisiaj dodawał drożdże jednak. Bo mi od drugi dzień. Przyłóżmy. No delikatnie szumi. Nie wiem sam, co z tym robić. Jest troszkę lepiej niż wczoraj. Ale bez szału. Już tutaj powinno gwałtowniej zachodzić reakcja i powinno to lepiej fermentować. A tak nie jest. Bardzo ładnie pachnie. Będzie bardzo dobre winko. Także nie ryzykując, żeby nie popsuć tego nastawu, dodam drożdże winiarskie. Szkoda mi tych owoców by było, jakby się popsuło. Niedużo tych drożdży. Pożywkę już dawałem wcześniej. Ok. Super. Zamykam i cierpliwie czekam do jutra. Tak się prezentuje winko w 3 dzień od nastawienia. Widzicie, drożdże dodane, zadziałały. Zabrało się za cukier. Tu wygląda trochę podobnie, ale fermentacja przebiega dużo lepiej, jak widać. Także tak to zostawiam, znaczy ja to zaraz wywieszam. I tym zakończę odcinek. Także w drugiej części zobaczycie, jak odrzucam owoce, dosładzam. I zobaczycie dalsze losy tego nastawu. Także w tym materiale to wszystko. Serus!